shouldn't have gone so deep. Hej, cześć, siema do wam wszystkich ludzie, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie. Bardzo serdecznie, sorry za to, muszę na szybko się rozgrzać. W kolejnym odcinku zagrajmy w Subnautica, czy Subnautica, jak to powinienem powiedzieć. Na start ogarnijmy wiadomości z radia. Yoki Kasa. I said Kasa. Why do I have to record this anyway? Send immediate burial detail. Signal location uploaded to PDA. Ale od razu jak zaznaczenie, wyślijcie do pochówku. Aha, serio? To tylko to jedno? Myślałem, że więcej. No dobra, nie, czyli najwidoczniej gra mi tylko przypominała co jakiś czas o tym, że mam jakieś jeszcze... O kurde, ale fajnie, że wyszedł. W mrok nocy. Jezu, jakie te światła są mocne z tego Simofa. Szczątki ważnego pasażera, niecałe 200 metrów. A dobra, no to płyńmy tam w takim razie. Z Simofem damy radę. Zanurzyć się na taką głębokość. Mam wrażenie, że gra jest trochę za głośna. Muszę regulować. Mam nadzieję, że już jest ok. Dobra, muszę też uważać na te ogniwo, no bo stety bądź nie będzie ono działało w nieskończoność. O, czekaj. Spadające szczątki. Czy są tutaj gdzieś ząbki? Cześć, Stalker. To zauważyłem, że one chyba zawsze, jak sobie trochę pomamlają taki złom, to potem może im taki ząb wypaść. Tylko to niestety nie jest stuprocentowe. Dobra, złom zostawię, ale chcę tą wychodnię rozbić. O proszę! Haha, ząb Stalkera, pięknie, już bym sobie mógł obserwatorium zrobić. Jak miło! Ja i pięknie, ruda srebra! Dobra, szybki check. Co ja mam przy sobie? A właśnie, miałem zasadzić to. Ale żeby to zasadzić, potrzebuję jeszcze ołowiu, a żeby to zasadzić, to potrzebuję... Nie, w sumie nie potrzebuję, no już bym to mógł zrobić. Dobra, to... To stop, to tam pójdziemy później. Najpierw do bazy muszę wrócić. Mojej jeszcze nieskończonej. Może kto wie, znajdę jakiś piaskowiec po drodze? Oj, żebym krzmotnął. O, osad soli. O, proszę. Przyda się do zdezynfekowanej wody. Coś jeszcze? Tutaj mamy wapień. Tak. Na trochę tytanu. Będzie. Czekaj, może ja mam już zbudowany ten. Tylko nie. Nie ten. Nie, nie. Nie, jednak nie. Dobra, kapsuła ratunkowa może zrobię na żółto. Smofa na taki. Czerwony. A sygnały mogą zostać na razie na żółto. Znaczy na niebiesko. O, bo taki kolor się dość wybija w takiej mętnej wodzie czasami. Właśnie szukałem, gdzie jest ta moja prymitywna baza. Okej, muszę uważać, coś mi się daje, że jakbym tak nagle wyszedł, to może mnie jeszcze grzmotność ten Simof. Prędzej czy później. Dobra, ile mam tego tytanu przy sobie? 2, 4, 10 sztuk. Okej. Nie, 8 sztuk. To będzie mnie stać na jedną jeszcze taką sekcję. To zbudujmy ją sobie. Stałowa sekcja, pod R obracam. Halo, jak się obraca? Ku. A, pod scrollem, okej. Okay. Dobra. Jeszcze jedno pomieszczenie wielofunkcyjne. Cyk.
Kreujmy. Dobra. Czy mnie byłby już stać na ten cały... Nie sterownię, tylko na bioreaktor. Kurde, w sumie to byłoby stać, tylko musiałbym poświęcić ten zestaw elektryczny. Wiecie co, chyba to zrobię, bo warto by, myślę, mieć chociaż taką byle jaką bazę już rozstawioną. Jakieś grzyby tylko, nieważne. Dobra, czyli tak, zestaw elektryczny zabieram. Tylko pytanie, co ja mogę do bioreaktora wsadzić? W sensie, jaki rodzaj biopaliwa? Bo nie chodzi o to, że to będzie wykorzystywało biomasę albo coś. A, zrób sobie wodę. Why not? Jedna pęcherznica gdzieś się znalazła. Dobra. Możemy też zabrać, żeby już zrobić szkło emaliowane. Ruda srebra, która jest mi potrzebna. Kurde, myślę, że tą tabliczkę warto jednak nosić ze sobą, bo nie wiadomo, kiedy mi się to przyda. A to zajmuje tylko jedno miejsce, więc... Nic takiego. Dobra, no gumy silikonowej na pewno nie będę mógł wrzucić. Ale myślę, że takie wodorosty albo owoce latarniowe to pewnie tak. Dobra, jeszcze potrzebuję sobie dziabnąć tę tubę koralową dwa razy. Dziękuję. Zrobić sobie lepszą wodę. Zróbmy tak. Najpierw zestaw elektryczny. Tak. Zaawansowane to potrzebuje 3,5 złota. Ale to nie teraz. Szkło emaliowane. Dwa utleniacze, co da mi 4 lepsze wody. Wyżywienie, woda i woda zdezynfekowana, sztuk 4. Proszę. Nie, tu, woda i cyk. Dobrze. Elektronika to jest dalej tylko ten widziany przewód. Dobra, w sumie czy ja coś chcę stworzyć? Dobra, czy coś w bazie wymaga miedzi? Drzwi grudziowe, no to na razie myślę, że jest zbędne. Chociaż kto wie, może warto było chociaż jedne takie zrobić? Są tylko takie te. Fotodowódcy z tytanu. No, musi być twardy jak chuj. Nie mówiłem nic. Fabrykator, złoto, próbka korala i tytan. Dobra, to pozbieramy trochę tytanu, żeby też w bazie mieć co nieco. Raz, dwa. I to słabsza woda. Kurde, zjeść by się też przydało. Coś nasiona arbuzowca. Czy coś tu mam do jedzenia? Niestety już nie. No, ale na szczęście obok pływa sporo łypaczy, no to możemy sobie takiego dziabnąć. Panie łypacz, chodź pan. No, nie mogę, uciekł. Ale ten już nie. Łupacze są chyba najlepsze, zauważyłem, z ryb do dziebania, jeśli chodzi o jedzenie. Póki co przynajmniej, bo jeszcze nie znalazłem bynajmniej niczego lepszego. O, trochę złomu, pięknie. Na tyle łupaczy myślę wystarczy. Jeden złom. Drugi złom. Jeszcze jeden by się przydał, jeśli mam być szczery. Różnica. No oczywiście. A dobra, już mam full w ogóle. Dziabnijmy sobie apteczkę. I takiego jeszcze bumeranga. Dla zróżnicowanej diety, akurat trochę złomu. O, chodniowa pienia. Dobra, nie. To jest miedź albo tytan. W sensie nie powiem, przydałaby mi się teraz miedź, no ale... Nie mam pewności, czy dostanę, więc... No ty durna szmato! Aha! Sigrid my power! Coś jeszcze wybuchło, czy jak? O, pyk, siarka jaskinia ma, bardzo ładnie. Dobra, wezmę sobie już konstruktor do ręki. Ale najpierw potrzebuję troszeczkę więcej tytanu. Ale przede wszystkim najpierw muszę coś zjeść.
Pęcherzówka. Łypacza poproszę. Dwa. Chyba trzy złapałem. Jest. Może cztery. Nie, trzy. Jeszcze bumerang. No i pęcherznicy na wodę sobie przerobimy. I okej. Okay. Łypacz, sztuk trzy. Bumerang. No, zjedzmy. Dobra, widzę, nie mogę przekroczyć chyba jakiegoś progu. Chyba, że po prostu jak przekroczysz setkę, to potem to nie da się dalej przekraczać. Miałby to sens w sumie. Dobra, zbóżmy to. Znaczy, zbóż mi, słuchaj, a mogę to zburzyć? Mogę! Ej, zajebiście, to będę mógł odzyskać sobie... To będę mógł sobie przenieść to do bazy. Okej, okay, to nie będę mógł tego... Nie będę musiał tego jeszcze raz sobie robić. Aurora, we're approaching the planet now. We have a landing site for you that's... O! Well, it's better than the alternatives. We've sent you the coordinates. It'll take us a couple of days to align our orbit. We should be able to establish direct contact with you during that time. Then we're coming in to get you. Cross your fingers, the weather holds. Don't leave us waiting. Sunbeam out. Okej. Okay. Tego się nie spodziewałem. A ta pęcherznica na wodę. Czyli dwie chyba złapałem. Pęcherznice. Dobra, materiał podstawowy, tytan. No na bank nie uda im się wylądować. Jestem tego bardziej niż pewny, bo to by było za proste. Okej, okay, elektronika z tym miedzianym przewodem. Ile mam miejsca? Cztery miejsca. Dobra, fabrykator. Trzy. Okej. Okay. No to fabrykator zbóżmy. No, halo. Aha, nie mogę. Czyli jednak nie może być tak łatwo. A mogę to zburzyć? Nie, czyli tego tytanu sobie nie odzyskam. Niestety. Dobra. Minibaza. Minibaza jest gdzieś tutaj. O, właśnie tutaj, obok Simofa. Dobra, powinno mnie być stać chyba na stworzenie sobie paneli słonecznych. Dobra, już sobie odpuszczę tę pęcherznicę. Tutaj. A nie, znaczy potrzebuję jeszcze kwarcu. Dobra, no to sobie jednak odpuszczę. Wejdźmy do środka. Oxygen production offline. Tu myślę, postawimy sobie właśnie ten bioreaktor. A on był gdzie? Tutaj. Kurde. A on serio całe takie jedno miejsce będzie zajmował? W ogóle czy ja to buduję nanobotami? Czemu nie? Z wielką chęcią. I trzeba go zasilić, kurde. Dobra, dajmy tą próbkę wodorostu. Nice. Ciekawe, na ile to wystarczy. Ale to nie mnie się tym martwić póki co. Na razie poproszę, nie zewnętrzną, tylko wewnętrzną skrzynkę plantacyjną. O, tutaj. Gdyż tutaj sobie zasadzimy po pierwsze owoc latarniowy, a po drugie arbuzowca. No i myślę, że owocki pójdą... Owocki jako takie duże pójdą do bioreaktora. Ale patrzcie, co tutaj? On to już na biomasę przerobił? Niezły jest ten reaktor. A owocki... Gdzie jest owocek? Kurde, nie widzę go. Ale gdziekolwiek jest ten owocek, no to owocki pójdą do jedzenia. Chociaż przydałoby się, myślę, jeszcze mieć ten drzewo bulwowe, bo ono ponoć jest najlepsze, jeśli chodzi o wodę. Dobra, co ja tu jeszcze mogę zrobić? Ten fabrykator. Myślę, że chociaż bynajmniej jeden by się przydał, nie? W bazie. No, plus akurat bym sobie ten tytan zużył. O, szafka. Mała szafka. Ścienne rozwiązanie. Rozwiązanie. Magazynowe. Akwarium, czyli pewnie po prostu mogę łapać sobie rybki.
Fotel dowódcy, krzesło obrotowe. A wiecie, machnijmy sobie jakieś takie może obserwatorium. A co mi się tutaj dodało? Jest ta tabliczka. Są płetwy. Lit! O Boże, gdzie ja lit mogę znaleźć? Dobre pytanie. Stanowisko modyfikacyjne. Okej. Ciekawe, gdzie mogę znaleźć części tego stanowiska. O, akurat potrzebuję jednego tytanu i szkło emaliowane. Chociaż kurde, czy ja już to chcę zrobić? Dobre pytanie. Dobra, czy po prostu nie odznaczyło się z poprzedniego odcinka, co znalazłem. Aha, nie, baza nie ma, po prostu baza nie ma możliwości wytwarzania tych. No dobra. Znaczy wytwarzania, baza nie ma lokalizatora. Miejsce lądowania Sampima, okej. Czyżby druga wyspa? Who knows? Jedną wyspę odkryłem. Gdzie jest Rufa? Rufa jest tutaj. Jedną wyspę odkryłem. Chyba tam. Tylko kojarzę mnie po chmurce. A to mnie wiedzie ku drugiej chmurce. No to tak, to musi być druga wyspa w takim razie. Tylko czy za Aurorą też jest jakaś wyspa? Dobra, pod wodę. Żeby wejść szybciej. Myślę, że bynajmniej co warto mieć, to jest ten beacon narzędzia. Gdzie jest ten beacon? Tutaj gdzieś? Nie, to będzie w sprzęcie. Wiesz nie? Nie, w zasobach na pewno nie. No nie. A w narzędziach? Nie, nie. Czyż byłem narzędzia przed chwilą? Co jest? Tutaj nie ma. Też nie widzę. Kurde, kuśmi mnie ta oddycharka, zwłaszcza, że chwilowo nie planuje się w pobliżu Aurory przemieszczać, w pobliżu Aurory przemieszczać, więc myślę, że oddycharka by się przydała. Apteczka, skafander, łetwy, narzędzia. Aha, o Boże, w urządzeniach nawodnych, dobra, radiolatarnia. Myślę, że bynajmniej jedną warto mieć. Żeby jakieś fajne miejsce zlokalizować. Chociaż ja jestem teraz za... Świetnie, akurat jest noc. Noc czy zaćmienie? Nie, zaćmienie. Dobra, przydałby mi się jeszcze jeden tytan, żeby mieć jeszcze jedną taką latarnię. Tylko pytanie, czy udałoby mi się gdzieś tutaj znaleźć. Ją, Jezus Maria. Nie ją, tylko czy ten tytan udałoby mi się gdzieś tutaj znaleźć. Czy na przykład jakąś wychodnię wapienia, albo coś. O, kolejne jaja stworzenia. Ale na razie niech tutaj sobie stoi. Alko, wapień, bliz. O. Ha! Pięknie akurat tytan. Jak raz dostałem to, czego chciałem. Dobra, konstruktora baz na razie nie będę wykorzystywał, więc mogę go myślę zostawić. A zobaczmy, jak się ta latarnia prezentuje. Radiolatarnia. A tak po prostu ją tylko... Trzeba, myślę, że jak wiecie, jakbyś tak... O, weź nie, obejrzy, coś tam. Najwyraźniej nie. No to stwórzmy sobie jeszcze jedną latarnię. Tak, just in case. Tu. Dobra. Tutaj coś jeszcze. Nie do końca. Kurde, przydałby się poeksplorować trochę bardziej. Bo głównie za tą oddycharką, nie? Tylko, że za oddycharką, żeby oddycharkę sobie obczaić, to potrzebuje... Jest Simov, tu jest Simov. Żeby oddycharkę sobie obczaić, to potrzebuje najpierw znaleźć te piaskowce, żeby mieć z tego trochę srebra.
Ja myślę, że może sobie stać, bo i tak to przejdzie raczej gruntowną przesuwkę do jakiegoś lepszego biomu, myślę. Welcome aboard, Captain. Dobra, póki co... Jest to? Tak. Sorki rybki? No póki co... No patrzcie! Mam... Jest już noc? Czy jeszcze nie? Jest, zaraz będzie, bo już jest zachód. Ale patrzcie, ja sobie poświecę i to gówno daję. Tak jest ciemno. To nic w ogóle nie zmienia. Te moje światełka. Także jak mi zaraz jakiś rip... Nie, proszę, co się powiedzieć? Ripper jazd? Nieważne. Jak mi jakiś lewiatan wyskoczy, w tym na przykład ten lewiatan, który mnie zaskoczył dwa odcinki temu. Ja nie chciałbym wtedy być w swojej skórze. Bo się zesram pod siebie jak... Nie, to jest pewne, ja się po prostu zesram. Jak mi to coś wyskoczy. Zwłaszcza mnie złapie od tyłu. Coś do skanowania. Fragment przynosi konsoli pojazdów. No, konsolę już budowaliśmy, ale dwa tytanu, zawsze z Afriko, skończą przy garnku. Dobra, pójdźmy dalej. Chyba stoker się teraz darł. Sorki rybko. Dobra, gdzie my jesteśmy? A, w tym biomie. W tym biomie grzybowym go sobie nazwałem. Ja, w którym, no, przydałoby się to pewne mieć oddycharkę. Okej, tutaj widzę. Nic się takiego nie zmieniło. Kurde, jakie byłem blisko znalezienia w ogóle tej kapsuły. Kasetka z danymi. Czy to był... Co do jasnej, ciasnej! Jezu, jak dobrze, że ja siedziałem w tej... w Simofie. Okej, czyli kolejny drapieżnik. Dobra, może wyłączę światło. Czy nie wiem, czy to jest mądre. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Tak, dziękuję. Co tu znalazłem? Coś, co już miałem. Nawet nie przeczytałem, tylko teraz zgarnąłem. Liczę na to, że będzie coś nowego. Aha, proszę bardzo. Dziennik głosowy emisariusza. Ciekawe, czy dobrał się do niego ten koleżka, który przed chwilą grzmotnął mi moją ćmę morską. Dobra, spróbuję nareperować ją trochę. Kurde, miałem tego konstruktora zostawić. Dobra, narzędzie naprawcze na razie pod trójkę. Brawo ja. Trójka, naprawa. Teraz do Simofa. Co, może poeksplorujemy jeszcze? Na tyle, na ile mogę. I co? Jeśli chodzi o głębokość, włączę jednak to światło, bo gówno widzę. To jest gorsze od widzenia tych wszystkich drapieżników. Dobra, nie mogę przejść poniżej 200 metrów. Bo wtedy moja ćma dozna gwałtownej implozji zapewne. W górę. Czy to jest? Tak, to jest to! No to ja się cofam! To jest dokładnie to miejsce, gdzie mnie ten skurnie zaskoczył! Ja się wycofuję stąd w takim razie! Wycofuję się i hatfu na ciebie! Przydałby mi się ten karabin unieruchamiający, o którym była... którego część znalazłem. Ja pierniczę. Czy to?
Tak, to jest kwarc. Ty, to bierzemy go. Przyda się trochę. Może jest go tu więcej? Oczywiście. Jeszcze jeden. Czy był karbopająk? Ano. Nie wiem. Nie wiem. Słyszałem, że to już znowu ten lewiatan, nie, ale... na szczęście nie. To jest na zbyt otwartym terenie, mam wrażenie. Idzie ode mnie. Durny reki. Dobra, tam się nie zapuszczam. Bynajmniej bez jakiegoś sonaru, który umożliwiłby mi unikanie tych wielkich gówien. Jezus, to jakaś skała tylko! Boże! Ja już po prostu... A, siema! Siema! Hello! Wyłączam światło i spadalam! Okej, ale tego zauważyłem przed czasem. Dobra, to chyba jeden. Tylko aż jeden to już jest wystarczające, żeby mi mówić, żebym stąd spieprzał. Czy wiesz, czas odrze, co on używa echolokacji, czy jak? O, tak to! Widzicie, to jest dokładnie to miejsce, gdzie go spotkałem po raz pierwszy. Patrzcie go, jak sobie patroluje cały ten teren. Co do mnie gryziesz? Idiotko. Masz lepszego do roboty? Okej, 20 minut do Sambima. Czy ja już tu byłem? Nie, chyba nie. Ale tu pewnie będzie... Tak jest, spalnik laserowy. Ale to zawsze dwa tytanu. Pocieszenie za to, że... Jeszcze nie zrobię sobie tego palni. O! O! Czekaj, czy ja już tu byłem? Chyba byłem. Ale nie zebrałem rzeczy. Tak, cicho siedź. Fragment Simofa, tak, na pewno tu byłem. Dobra, ale trochę tytanu mogę tutaj zgarnąć. Więc poproszę. Ja nie mogę mu tym złem go zdzielić w pysk, nie? W ramach obrony, to byłoby zajebiste. Co mamy tu? Co jest? No, won! Idź! Zabijem ją? Za łatwo by było. Co to jest za miejscówka? O kurde, ty, to jest jakaś większa ta. Dobra, czekaj, zostawmy tu radiolatarnię. Ale szybko. Nie, trójeczka. Puść. Radiolatarnia. Jaskinie. Poniżej 200 metrów. Pyk. Nożyk. I lecimy. Tak. Nie wiem, ile mam tlenu. Ty, nie spodziewałem się znaleźć wejścia do nowego biomu. To chyba jest nowy biom. Kurde, proszę. Uciekając przed lewiatanem, zgarnąłem wejście do jaskini. Także, dziękuję ci. Skurczysynu jeden. Do czegoś się przydałeś. O. Więcej złomu? No, powiedzmy. Fragment Simofa. I proszę, idealnie zapełniony ekwipunek. A mój Simof jest tutaj. Okej, 21 minut do przebicia Sunbeama.
Kurde, ten odcinek będzie troszeczkę przedłużony. No chyba, że go utnę. Z kapsuła. Ej, ja już tu byłem? Jaki numerek? 17? No tak, byłem tutaj. No tak, przecież no tak, ja to znalazłem. I potem zauważyłem to. No wolnij stąd, ty durna piranio! No patrz, no, połączenie pirani i tego takiego, co było w Nemo, co tam goniło Marlina i Dory. Pirania i ta ryba właśnie. Tutaj bioreaktor. Sambin gdzieś tam jest. Czy jest, gdzieś tam wyląduje dopiero. Sul. Bo nie, bo ja mam full, co nie? Tak, full ekwipunek. No to wracamy do bazy. Ktoś mógł sobie zawsze chlupnąć trochę wody i mogę... co nieco zgarnąć. 3 miejsca. Dobra, nie odpuszczę sobie to na razie. Chociaż, no coś do jedzenia na przykład? Tak średnio. Coś tutaj może przyjdzie. Nie? Kolejne jajo. Pewnie jajo stokera, jak mam strzelać. No i dobra, już jesteśmy na bardzo znanych mi wodach. Dobra, i fuck you, bitch! Nie spodziewałem się, że będzie tak blisko. Ale zawsze to siarka jaskiniowa. Soli mam chyba 2 sztuki, tak? Tak jest. No to raz, dwa. I utleniacz gotowy. Tutaj była... kurde, minęłem się gdzieś z oczą płaszczką, no ale w takim razie wezmę sobie łopacza. Ale tak, gówno se wezmę, bo nie ma miejsca. Dobra. Lećmy. Może tam by mi się udało wykorzystać te rurki wszystkie. Po prostu ich natworzyłem, a finalnie może się okazać, że zrobiłem to totalnie bez sensu. Dobra. To jest tu puste miejsce. To jest nasz bioreaktor. Ej kurde, jak to urosło! 95%. Ach, sorki. Aha. Ej, nie gadaj, że ja właśnie wywaliłem gdzieś w powietrze teraz tego. Congratulations, you played yourself. Ja pierdziele, serio, ale fail. Ale na szczęście tego arbuzowca jest na tamtej wyspie pełno, więc go odzyskam. I zasadzę ponownie. Dobra, na razie lećmy tutaj. Ma tego struktur finalnie czy nie? Tak, mam go ciągle. To sprawdźmy, co tam jest potrzebne jeszcze raz do tego fabrykatora. Tutaj. Tytan, złoto i próbka korala. O, próbki korala mam strasznie dużo. Plus gdzieś tutaj zrzuciłem kilka na ziemi. O, proszę, tutaj są. To się od razu tego fabrykatora ogarnie w bazie. Zasoby, materiał podstawowe. Najpierw utleniacz, żeby co nieco zeszło. Czy ja chcę szkło już zrobić? No tak średnio bym powiedział. To jest właśnie ten... to jest trochę taki trochę ból. Ja jeszcze nie mam możliwości, o ile w ogóle jest taka możliwość, stworzenia sobie... czyli na przykład zrobienia sobie szkła z kwarcu, a potem cofnięcia tego procesu, żeby ze szkła mieć znowu 2 kwarcu. To jest ten ból. Bo ja nie wiem, czy to jest możliwe. Ja akurat 2 miejsca. Coś tu jeszcze? Tutaj nic. Tutaj te flary ewentualnie. Dobra. Schowek. Siarka do schowka.
złoto już tutaj mam w ogóle, jakbym potrzebował go więcej. Myślę, że kwarc mogę zrzucić. Wody mam trochę. Flary mam 3. Baterie na wymianę. Dziennik głosowy jest do... odznaczenia. Dobra, kwadrans do przybicia Sandima. Okej, muszę se... W sumie warto by było chyba najpierw tam się udać. Chyba, że taki dalej na 5 minut poczekam i dopiero sobie pojadę. Pojadę. O, coś do skanowania. Niebieska palma. Kurde, tyle razy to minąłem, a nie skanowałem tego. Dobra, to na razie nie jest niezbędne. Simov, where Simov? To jest Simov. Raczej tam będziemy tworzyli Kodzia Baga. Dobra, mam miejsce czy nie mam miejsca? No, na spokojnie. To dziebiemy sobie jednego korala i lecimy stworzyć w bazie fabrykator. Ciekawe, czy już drzewo urosło i wydało owoce. Bo jeśli jedno i drugie pytanie odpowiedź brzmi tak, no to od razu będę miał czym zasilić bioreaktor. Dobra, myślę, że fabrykator... A fabrykator walimy tak na wejściu. Rady by się też przydało, ale na razie tylko fabrykator. Cyk. I proszę. Dokładnie to samo do zrobienia, tylko że w lepszym wydaniu. I tak to ujmijmy. Sztaba tytanu. Ale sztaba tytanu jeszcze nie jest mi chyba do niczego potrzebna. Jak tak widziałem. Dobra, ciągle mam... Teraz mogę te zbadać jaskinie sobie. Będę mógł sobie wreszcie odznaczyć, kiedy w kolejnym odcinku prawdopodobnie się tam udamy. Jedzenie trzeba dałoby się troszeczkę uzupełnić, ale jeśli się udało, no to powinienem móc już tutaj się najeść owocami latarniowymi. No, powoli. Powoli to będzie pewnie rosło, co mi się wydaje. Dobra, test. Co się stanie, jak je dziabnę? Kompletnie nic. Okej, ale widzę, że te owoce się tak w miarę dodają. Widzę. 10 do jedzenia. Dobra, na razie wrzućmy go tutaj. Pewnie mi tutaj trochę nie będzie, to się zdąży całe zapełnić. Ale wiecie co? Może zasadzimy jeszcze drugie, tak na wszelki wypadek. Lepiej mieć więcej niż mniej, prawda? Dobra, to wychodzimy. 12 minut. O, zarażona manta. Coraz bardziej, kurde, się te... Ta choroba rozprzestrzenia. Wypacz. Jest manta. Kolejny wypacz. W ogóle fajne tłumaczenie, wypacz, bo łypię na ciebie swymi oczyma lukowanymi po obu stronach swego ciała. Chyba, że to jest całe jedno oko, no ale trochę nie chce mi się wierzyć. No, dziabniżesz go. O, albo ją. No kurde! I mi uciekła, no. Dziurawca też możemy zgarnąć. Ten jaki z siebie zadowolony jest, jak wypuszcza te kulki. Słyszeliście takie... Te kulki tak wybuchały, czy jak? Kurde, ja się zgubię.
skinie, transmisja, tu jest misja. Jezus Maria. I właśnie wyrąbałem sobie w popfiltra. Dobra, ustawię to. Okej, okay. Możliwe, że wam to troszeczkę przeszkadzało. Ale teraz nie dostałem w ogóle informacji, że cedu mi brakuje. Aż dziwne. Dobra, co to, jak to wygląda? No, nawet fajnie. Już 12%. Kolejny owoc. Tak, nie wezmę, bo nie mam miejsca. Dobra, walimy sobie może jakieś szafeczki. Okej, to jest duże, ale kwarcu nie mam. Zużyłem cały kwarc, zużyłem wcześniej, czy zużyłem, zostawiłem tam na górze, ale na razie niech sobie zostanie tam, gdzie jest. O, nawet pojemne. Pięknie. Zrzućmy tutaj cały tytan. To jest połowa, 18, 36 bryłek tytanu się tu mieści. Szkło. No, w sumie nie zostanie też tutaj szkło. Flara myślę, że może zostać. Konstruktor zostawiamy. To za chwilę sobie usłużymy i zjemy. Latarka zostaje, baterie na wymianę też zostają. A to jest rozładowana, to ta zostaje i tym bardziej tutaj. No dobra i tyle z porządków. Ogółem tytan niech tu będzie. Jedzenia myślę nie warto sobie zostawiać w szafkach, no bo niestety to jedzenie się psuje. Mógł mnie ewentualnie zasolić, ale minus takiego jedzenia. No fakt, może i to trzyma dłużej, w takiej szafce bym wytrzymało trochę, ale niestety dość mocno to odwadnia, a ja nie mam na razie... Wyrzucie tego wypacza, naprawdę? Dobra. Dziabu, dziabu. Okej, to mógł być mój błąd, że tak to zjadłem na raz, no ale trudno. Dobra, to do Simofa w takim razie. I obczajmy sobie... Nie te jaskinie. Te jaskinie to myślę, że przydałoby się ulepszyć mojego Simofa, tylko właśnie problem jest taki, że ja nie mam bladego pojęcia, jak to zrobić. A nawet jakby się już dowiem, jak to zrobić, to nie wiem, czy mam składniki pozwalające mi ulepszyć mojego Simofa. No i żem, grzmotnął. O nie. No nie, nie gadaj. To jest dokładnie blisko tego miejsca, gdzie mnie zasko... No nawet go ciągle słyszę. Nawet go ciągle słyszę. Ciągle drze pysk. Jaką sygnaturę energetyczną? O! Uuu, proszę, kolejne od obcych coś. Dobra, siedź cicho z Simofi i nie wydawać niepożądanych dźwię... Jezus, to tylko coś od obcych, Boże Święty. Tu? A co to jest? Nie, 5,5 minuty. Ty, czy to się... Czy to się teleportowało? Czym ty jesteś? Wow! Okej, okay, notka na przyszłość! Może mnie teleportować! Co, czy ty jesteś? Przestrzeniak! Skanuj! Ej, odejdź! Odejdź! Gdzie on jest? Ej, gdzie on jest? Nie zdążę go przeskanować! Okej, okay, to chyba nie jestem sam. Chyba, że się po prostu...
No kurde, teleportuje się, no nie jestem w stanie go przeskanować. Ej, poszedł. Co jest? Czy to jest PDA? Nie, to jest filetowa tabliczka kolejna, o kurde. Ej, zaroślak jaskiniowy. Okej, okay, poproszę. Dobra, tu na razie nie będę nigdzie eksplorował. To mi się wydaje, raczej mi się to nie opłaca totalnie. Mam pół minuty tlenu. Potrzebujemy go Simofa, żeby mi ten tlen zregenerował. Teraz największe skurwysnice, jakie mogłoby się zjawić. Ja już chcę wchodzić do Simofa, a to by mnie wywaliło po prostu teleportacją gdzieś na bok. Ci ryby się ciągle o mnie obijają. Ale co to jest? Dobra, nie dziabło mnie. Siema. Dasz się poskanować? O, może się uda. Jest, udało się. Lokalne formy życia, przestrzeniak. Ej, ale na ląd nie wyjdziesz, co nie? Jak mnie goni, skubaniec? Idź pan ode mnie! Na ląd, na ląd! Okej, teleportował się. Ale co to jest za miejscówka? Fragment fioletowej tabliczki, proszę, proszę. Okej, czyli też mogłem to tutaj zeskanować. Uuuuj, potrzebuję tej tabliczki. Sterownia pola siłowego. Terminal sterowania polem siłowym. To urządzenie nie pasuje do znanych technologii i zdaje się być obcego pochodzenia. Zasilane nie jest połączone przez terminal do pobliskiego pola siłowego. Technologia wykonania przewyższa wszystko, na co Federacja natrafiła do tej pory. Niemniej jednak wydaje się funkcjonować jak normalny zamek. Potrzebuje tylko właściwego klucza. Klucza, którego aż dwie sztuki mam przy sobie. Okej, okay, sprawdźmy to jeszcze. Planetary atmosphere. My creators, the cherishers and sustainers of worlds, give me this day my daily pleasures as I give to those who seek pleasures from me. External temperature approaching critical levels. Show me the path in life, truth and love, for mine is the power. I am the one, on and off and on again. Impact imminent. Life. The universe plays with itself. I am done playing as this bundle of flesh. Return me. Okej. Okay. Gościu chyba się modlił na chwilę przed śmiercią, ale wątpię, żeby go zabiło to uderzenie. Dziennik głosowy Degassi. Ciekawe odkrycie. What is that thing? I don't know. I found it outside in the sand. Part of another ship? None I've ever seen. It's not even scratched. Don't fool around with it. It might be worth something. Stand down, Chief. If it were gonna crumble to dust, it would have done so when I picked it up. It's glowing. We're not the first people to come to this planet. People? Maybe. Could be aliens. Could be the damn sea monsters for all we know. One thing for sure, we ain't gonna find out by staying here. Co jest? Ej, tu nie... To... Survivor, we see you. Man, I don't know how you held out down there. Czy ty jesteś? We broke an atmosphere, and we're descending towards the landing site. Ej! Ej, to się rusza! Is that a building down there? What do you mean you can't identify it? A tu jest Sandy. Hold on. No turning back now. Positions, everyone. Touching down in 10, 9, 8... It's coming from the building? Change course. Set thrusters to full.
Jedno wielkie działo właśnie zestrzeliło ten statek. To już chyba wiem, co zestrzeliło też i nas. Mówiłem, że ten upadek Aurory nie był przypadkowy. Tylko tu chyba użyło większej mocy, bo Aurora spadła i się rozbiła, a ten statek dosłownie wyleciał w powietrze. Okej. Dobra, otwórzmy chociaż to. Okej, udało się. Mam wody trochę przy sobie. Scans indicate this structure is composed of a metal alloy with unprecedented integrity. No match is found in database. Performing structural analysis. Ja tak sobie pozwiedzam trochę. Jakoś to było cały czas zamknięte, to mam szczerą nadzieję, iż nie, nagle mnie coś tu nie zaatakuje. Może być skaner wyciągnięty. Okej. Okay. Albo czy to są informacje, czy jakiś schemat, na przykład na tabliczkę. Chyba informacje. Tak, terminal danych. Unknown language, attempting translation. Terminal danych obcych. Terminal danych. Ponieważ urządzenie zostało odkryte w placówce obcych, przetłumaczenie przydatnych informacji nie było możliwe. Niemniej jednak skany zawierają pewne informacje o samym urządzeniu. Jest to prawdopodobnie komputer półprzewodnikowy, chociaż nie ma oczywistych sposobów na interakcję z nim. Po zbliżeniu się rozpoczął emisję fal radiowych o niskiej częstotliwości, zawierających złożone, ale dające się rozszyfrować wzorce danych. Wydaje się, że gatunek obcych, który zaprojektował tę technologię, wyewoluował albo genetycznie zmodyfikował swoje narządy zmysłów tak, żeby słyszeć i rozumieć informacje nadawane przez urządzenie i aby mu odpowiadać. Wow. Siła umysłowa do przetwarzania tego rodzaju telepatii wskazuje, że konstruktorzy tego urządzenia byli bardziej psychologicznie rozwinięci niż zwyczajni ludzie. Wymagane dalsze badania. No nieźle. Aż sam jestem zaintrygowany, ale dalszą eksploracją tego miejsca... Które aż sobie... Zmienię. Działo sobie pstryknąłem. Żałuję, że nie pstryknąłem w trakcie strzału. Ale pstryknę sobie teraz. Czyli jednak to będzie o wiele później do zbadania. Dobra. Wychodzimy. Oj, czekaj, jeszcze raz. Taka, myślę, w miarę okej, miniaturka będzie. No a cóż, z eksplorowaniem dalszym tego miejsca zajmiemy się w kolejnym odcinku, do którego już teraz bardzo serdecznie was zapraszam. Ja się tylko ustawię tutaj na mojej, takiej powiedzmy, pozycji wyjściowej. No i cóż, widzimy się w kolejnym materiale, w którym będziemy odkrywali tajemnicę tej placówki. Bo ta... O! Bo ta na pewno jakieś skrywa. Co my tu mamy? Tak na sam koniec. Kostka jonowa! O! Okej. Chciałem to skanować, ale zapomniałem, że... Drugi kurs.
guzik muszę wcisnąć. Analysis of the patterns on the walls cannot ascertain whether their purpose is aesthetic or functional. Further data required. Jak tak patrzę, to raczej estetyczne, bo to nawet na podłodze się znajduje. Teraz przeskanujmy jeszcze na tak na sam jusieńki koniec końców, przeskanujmy kostkę. Źródło energii obcych o dużej pojemności. Aha, nie mogę tego wyrzucić, dobra. No to w takim razie innym razem sobie to ogarniemy. Fajna fotka nawet, myślę. Tutaj do odznaczenia. Trzeba będzie też w końcu bazę danych przejść. Taki jeden odcinek zrobić tylko na przejrzenie bazy danych. I przydałbym się też mieć też w końcu kompas. No ale okej. Okay. Ja zapisuję grę. Od tego miejsca dalej będziemy podróżowali w kolejnym odcinku, do którego, jak już mówiłem wcześniej, bardzo serdecznie Was zapraszam. Ode mnie to tyle. Do usłyszenia. Cześć.